Кто из вас має больше пасив? Добре. Кто заработает на свои пасы? Часто спотыкаемся с тем, что люди хотят видеть, какая есть их пассия. Часто не ведут, какая есть пассия. Не могут ее найти. Часто też люди ведут, какая есть их пассия, но не ведут, как на ней заработать. Не... Або не ведут, что могут на ней заработать. А według меня это нашим największym marzeniem, чтобы работать, а не иметь почуття, что się працює. Właśnie dlatego dzisiaj chciałem trochę w tym pomóc i opowiedzieć Wam moją historię. Jest to historia o tym, jak spędzałem dni, tygodnie, lata, robiąc tak zwaną bezproduktywną rozrywkę. I jak dzięki temu dzisiaj zamiast pracować, bawię się. Kto z Was gra w gry komputerowe? Za mało osób. Ja pierwszy raz zetknąłem się z grą komputerową, jak miałem 4 lata. Miałem 4 lata, mój tato przyprowadził do domu komputer IBM PC. Był to ówczesny cud techniki, miał aż czterokolorowy wyświetlacz i jakiś 2 MHz procesor, ale to nie było ważne. Najważniejsze w tym była gra, którą tato odpalił. Gra nazywała się Space Invaders. To gra, to zna Space Invaders. O, co to jest? Dobrze, ale tym, co nie grali, już tłumaczę. Z góry ekranu zlatywali kosmici, oni byli narysowani z jakichś 15 pikseli. My byliśmy takim małym stateczkiem na dole i strzeliliśmy kropkami do góry. I w domyśle ratowaliśmy świat przed kosmitami. Ja właśnie tak się czułem. Czułem, że ratuję ten świat i nic wcześniej w moim 4-letnim życiu nie było tak fantastycznego jak Space Invaders. Pamiętam, że przez następne 8 godzin razem z moim bratem graliśmy nieprzerwanie w Space Invaders, aż w końcu prowadziliśmy zaznaczenie. Ta radość trwa u mnie do dziś. Mam to szczęście, że rodzice nie ograniczali mi czasu przy komputerze. Naturalnie, spędzając przy tym dużo czasu, zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób to jest stworzone, w jaki sposób tworzy się gier. I co ważniejsze, czy tworzenie gier daje taką samą radość, jak granie w gry. Szybko zainteresowałem się programowaniem, zobaczyłem, jak to się robi. I od tego momentu równolegle grałem w gry i uczyłem się tworzenia gier. Szkoła była dla mnie zawsze taką poczekalnią do czasu, kiedy nie usiądę przed komputerem. I tak było aż do matury. I to podejście moje zaprocentowało właśnie w ostatniej klasie maturalnej. Wtedy wydałem to swoją pierwszą publiczną grę. Wydałem ją samemu przez internet. Gra nazywała się Soldat. I była to wieloosobowa strzelanka. I ku mojemu zaskoczeniu natychmiast to była międzynarodowy sukces. I ludzie też chcieli mi płacić za tę grę. I zacząłem na niej zarabiać. Byłem bardzo tym zaskoczony i udało się. I właściwie do dziś robię gry. Dziś mam firmę, pracuję z kilkoma osobami, nad kilkoma grami. Najważniejszą zmianą, jaka zaszła, jest to, że niestety teraz już bardzo mało gram w gry. Niestety. Takie są realia dorosłego życia. Dlatego uważam, że najważniejszym czasem, w którym należy rozwijać nasze pasje, jest właśnie czas dzieciństwa. Wtedy mamy czas. Z perspektywy patrząc, te tysiące godzin, które grałem na komputerze, było moim przygotowaniem do zawodu. Moją podstawową edukacją jest strzelanie do potworów. Mam doktorat z ratowania świata przed kosmitami. I oczywiście nie jesteśmy już dziećmi. Nie jesteśmy już dziećmi. Nie mamy tyle czasu, żeby rozwijać swoją pasję, więc co możemy zrobić? To nie chodzi o to, żeby coś nowego rozwijać. Przypomnijmy sobie, co robiliśmy jako dzieci. Przypomnij sobie, co robiłeś jako dziecko, by zabić czas. Co robiłeś, żeby się nie nudzić? Jaka była twoja ulubiona zabawa? Była najczęstsza zabawa. Ja spędzałem czas z komputerem, więc jestem dobry z komputerem. Natomiast ktoś inny może spędzał czas pod blokiem na trzepaku, gadając ze znajomymi. Dziś jest dobry z ludźmi.
Może ktoś spędzał czas w lesie, grając w podchody. I dziś jest dobry w pracy zespołowej. Jedno jest pewne. Jeżeli spędziłeś nad tym setki godzin, to dziś jesteś w tym dobry. Jest to coś, co możesz wykorzystać, możesz rozwinąć w jakimś zawodzie dzisiaj. I co najważniejsze, będziesz się przy tym dobrze bawić. Jako dzieci byliśmy mądrzy. Natomiast potem zaczęliśmy czytać książki i się edukować. Jako dzieci wiedzieliśmy, że należy kierować się radością. Czyli po prostu bawić się. Wierzę, że nasza radość jest jak kompas, który wskazuje kierunek, w którym powinniśmy iść. Radość jest jak niewidzialna nić. Jeżeli podążymy za tą nicią, to dojdziemy do miejsca, w którym chcemy być. Do miejsca, w którym jesteśmy spełnieni. Do miejsca, w którym zamiast pracować, bawimy się. Więc kierujmy się radością. Dziękuję.